Dla Was przyjemność streamować na antenie StarCraft 2 TV. Zaczynamy! Niebiesko-czerwoni kontra zielono-fioletowi. Wojny kolorów tutaj następują, bo rasy dokładnie takie same po obydwu stronach. Terran plus Zerg kontra Zerg plus Terran. Lewy dolny róg to Tarson i Nercio. Tutaj mamy bardzo blisko wyjście z bazy. Nie mamy za to wycofanych naturali. One są rozłożone szerzej. U góry mamy Tefela plus Dajstara. Stan pojedynku 1 do 1. Jak prorokujecie, kto wygra? Kto wygra tą grę, kto wygra cały show match? Ja jeszcze nie podejmuję się powiedzieć. Widzimy, że tu bardzo różne strategie są stosowane. Próbują chłopaki zaskakiwać się nawzajem. No i przed nami kilka minut spokojnej rozbudowy. Zobaczymy, co uda się zrobić, jak uda się ten showmecz zakończyć, która drużyna zabierze do domu satysfakcję. No proszę, Dajstar jest online, jakbyście chcieli wiedzieć. Nie to, że gra, nie to, że jestem w grze z nim już od dawna, jest teraz online. Proszę bardzo. O, jeszcze raz się pojawił online, jak fajnie. Baraki budowane przez obydwu Terran, chociaż nie, Tarson, rafineria przed barakami, zobaczcie, już coś knują, już coś kombinują, podstępni tutaj w lewym dolnym rogu. Tefel spawning pool, podobnie zresztą jak i Nercio. Co zrobi Tarson z tym gazem? Jak będzie chciał go wykorzystać? Oto jest pytanko. Dajstar tym razem dwa baraki. Nie otwiera faktorką, nie otwiera również rafinerią. Czyżbyśmy mieli zobaczyć jakiś mocniejszy push ze strony tym razem Tefela i Dajstara? Czy będą chcieli jakoś mocno zaatakować? No, chłopaki tutaj robią zwiad, jeszcze się nie odnaleźli. Teraz Nercio odnajduje bazę Dajstara, no i wie też, że oczywiście Tefel jest tuż obok niego. Co będzie robił Tarson z tym gazem? Fan stawia na Reapery. Zobaczymy, czy to właśnie będzie miało miejsce. Faktory, szybkie faktory i reaktor dobudowywany do baraków. Bardzo minimalna obrona tutaj, jeżeli mogę powiedzieć o braku jakiejkolwiek obrony, że jest minimalna. Dajstar kompletuje wallina w tym momencie. Pierwsze zerglingi już gotowe. Nercio bierze na siebie ciężar obrony tutaj w początkowej fazie gry, otwierając szybkim Roach Warrenem po pierwszych zerglingach. No a Tarson jeszcze chwilę, jeszcze paręnaście sekund, zanim ten reaktor skończy się budować. Puszuje tutaj do przodu tymi zerglingami Tefel. Nie, zatrzymał się przy wieży Xel'Naga i będzie czekał na Dajstara. Czyżby chcieli tutaj mocno puszować lada moment? Jest już podmiana momentalna budynków. Robi się pierwszy, nawet nie robi się pierwszy Mariner. Zrobią się dwa Heliony momentalnie. Helion buduje się 30 sekund. Czy to wystarczy, zanim nastąpi ten pierwszy push? Oto jest pytanie. Kompletuje wall-in w tym momencie Tarson. Nie, kanceluje. Robi od razu starport. Nie będzie drugich baraków. A Dajstar wyrusza tutaj, prowadząc ten wielki push, ten wielki mały push w early game'ie. Rush, można powiedzieć. Odkrywa już Nercio. Co się tutaj dzieje? Robią się jego pierwsze roacze, jak widzimy tutaj. Dwa Heliony Tarsona tutaj już atakują. Kolejne dwa są w produkcji, jak widzimy. No może być ciężko. Zobaczymy. Cztery Bejny tymczasem w produkcji. Nercio, pięć roaczy. Kolejne dwa Heliony za sekundkę będą gotowe. No i już ruszają tutaj. Pierwszy Bejning momentalnie pada. Tarson podgrzewa tutaj ten zielony odwłok. Roacze próbują złapać na siebie, przytulić te wszystkie zerglingi, kiedy Heliony je grillują w najlepsze, a być może chciały je zjeść nawet na surowo. Uciekają teraz zerglingi, uciekają Marines. Okazało się, że starczyło czasu tutaj w zupełności, żeby wybudować techa, żeby zagrać tak szybkie otwarcie właśnie Helionami. Roacze również swoje oczywiście tutaj dołożyły. Sprawdźmy, co na to wszystko Tefel i Dajstar. Tefel póki co nie wiem, czy będzie eksplodował, czy coś innego szykuje. Dajstar dba na razie o ich defensywę. Przezorny zawsze ubezpieczony. Dwa starporty tymczasem budowane. Czy oni widzieli, że Tarson robi tutaj starport? Nie.
Pytanko, co będzie chciał wyprodukować tutaj? Zobaczymy. Sporo zerglingów ustawionych tutaj w jednym ciągu. Fusion Core robiony przez Tarsona. Zaraz będzie pierwszy Battle Cruiser robiony. No, nie brak fantazji. Trzeba powiedzieć Tarsonowi. Pierwszy Battle Cruiser już jest budowany. Co robi Daystar? Czyżby czytał w myślach swojemu przeciwnikowi? Dwa techlaby, ale nie widzę tutaj Fusion Core'a budowanego, więc będą najprawdopodobniej Banshee. Mam wrażenie, że może się zrobić ciepło tu i ówdzie, kiedy pierwszy Battle Cruiser wyleci na pole bitwy. Jak to szło? Battle Cruiser Operational. Tak to mniej więcej było w Brudłorze. Nie wiem, nie pamiętam, co mówi po wybudowaniu się ten właśnie pojazd, ale spróbuję wizję Tarsona tutaj włączyć, żeby usłyszeć ten dźwięk. Powinien on zostać odegrany. Póki co Tefel ekspujący Daystar. Widzimy dwie Banshee, aż się produkują. No, jeszcze 15 sekund. Myślę, że czas odliczać, kiedy ten pierwszy Battle Cruiser będzie już z nami. 10, 9, 8, 7, 5 i tak dalej. No, czy usłyszymy dźwięk? Who called in the fleet? Tak właśnie to wygląda. Startują chłopaki, będą teraz puszowali. Czy kilka STV pójdzie tutaj pomóc? Nie wygląda na to, ale nie ma takiej potrzeby, bo tu praktycznie zero anti-air. W zasadzie 8, 11, 12 Marines posiada w swoim arsenale Daystar, ale to wszystko. Gdzie ten Battle Cruiser? On tu powolutku zatrzymał się po środku. Kolejny się produkuje. Puszują w tym momencie. Chcą przetestować chyba wody. Zobaczyć, co się tutaj dzieje. No i ten Battle Cruiser już się tutaj zbliża. Ekspansja Tefela chyba padnie. No i jest down, 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 down. Jest Battle Cruiser. Taki właśnie dźwięk wydaje Battle Cruiser. Jest już atak. Pierwszy kills na koncie Battle Cruisera. Bunkra już nie ma. Padają ostatnie jednostki przeciwlotnicze. Jeszcze tylko dwóch Marines. Atakuje Tarson. Dwa killsy. Taki właśnie troszkę dźwięk, jeżeli chodzi o tego Battle Cruisera. Jeszcze chwilę, zanim pierwszy Viking tutaj zostanie wyprodukowany. Przegapiłem tutaj kontrę tych Banshee. Kilka padło SCV, przepraszam was najmocniej, ale tak po prostu chciałem zobaczyć, jak sobie poradzi ten Battle Cruiser. Są tutaj te Banshee i Daystara, próbują pomagać. Darson dosłał SCV, żeby naprawić. Nercio tutaj puszuje tymi swoimi roachami. Dobrze jeszcze mają się te Banshee. Nercio w bazie u Daystara. Good game, pisze Tefel. No i 2-1 dla duetu Tarson plus Nercio. No, Daystar jeszcze walczy, jeszcze się nie poddaje. Ma tutaj dwa Wikingi, które cały czas bombardują tego Battle Cruisera. Roachy walczą. Co tutaj się zbliża? Kolejny Battle Cruiser, kolejny Viking. Daystar fighting. Daystar fighting. Dwa Wikingi tutaj jeszcze ostro mikrujące. Tarson nie poddaje się, chce je dogonić. Jeden Wiking już zaledwie tu pozostał. No i teraz dopadnięty w końcu został. Zaatakowany SCV. Nie poddaje się Daystar. Wycofuje swoje jednostki. Chyba nie wie, że mógłby tutaj produkować w tym momencie u Zerga. Kontroluje jego jednostki w tym momencie. Dwa Wikingi kolejne się wyprodukowały. Pisze good game Daystar i wychodzi z gry. 2-1 zapisujemy na koncie Tarsona i Nercia po tej bardzo fajnej grze.